Cześć Wam. Czekam na deszcz. Niby jedną godzinę ma padać, świeci słońce, chmury przeszły i klapa. Dzisiaj zaczniemy piękną smagliczką. Żółte kwiaty, zapomniałam ją wyciąć częściowo, bo by była zwarta kępa, a tak to mi się rozeszła. Kolejną roślinką, która się rozwinęła, jest zawilec wielkokwiatowy. Nie wieje i wieje, ale nie pada. Pokazały się kolejne tulipany. Ten ma taki fajny czerwony paseczek. Będzie ten pasek nabierał jeszcze koloru. Tu czekamy na piwonię. I rozwinął się przetacznik koryczkowaty. Do góry tak się rozwijają mu kwiatki. Tutaj kolejne tulipany nam się szykują. Ja wczoraj, paluch mi wlazł ekran, wczoraj pokosiłam, a dzisiaj wiadereczko stoi tam, to plewie. O, widzę, otworzyła mi się piwonia trzewiasta z nasionka. Idziemy ją zobaczyć. Moje wiadereczko plewimy. Tutaj mamy kokoryczkę variegata. Śliczny ma kwiatek. Ona teraz ma z 5 lat. Jak nasionko wsadziłam do gruntu, rok nasionko leżakuje. Musimy więc sobie zaznaczyć. U mnie, nie wiem jak u Was, ale u mnie już czas na uszczykiwanie chryzantem, żeby nie były wysokie. Tu przy plewieniu właśnie zauważyłam, podlewam to i chwasty szybko rosną. Przy plewieniu zauważyłam, że chryzantema już jest bardzo wysoka, czyli uszczykuję, bo później nie mam zamiaru jej wiązać, leży. Uszczykujemy i ona się fajnie rozgałęzi. Też mam o tym filmik. Uszczykuję też floksy wiechowate. Dobra, przycięta. Tutaj irysek. Dużo irysków nam się pokazało, więc przejdziemy, zobaczymy się za chwilę. To są te niskie półmila iryski. W tej kępce dopiero jeden się rozwinął, ten przekwit, te dopiero wychodzą, a te może jeszcze zdążą zakwitnąć. Tu jest ten sam przekwitnięty i tu mamy takie ciemne. Oprószone są, tak jak u nas wszystkie auta, bo bardzo dużo pól z rzepakiem, który właśnie bardzo brudzi. Wszystkie kwiaty nawet mają rzepak na sobie. Azalia pontyjska z daleka, to jest ta pachnąca. Judaszowiec. Chyba będę musiała dzisiaj znowu podlać jakąś rabatkę, bo miało padać, ale coś nie pada. Tu zobaczcie, jak nam chosty ładnie już powychodziły. Też trzeba zabrać się za plewienie. Ja teraz tylko podlewam kosze. Donicy ponastawiałam. Nie ma czasu plewić, ale teraz fajnie chłodno. Przez wiaterek to można poplewić. Bo wczoraj to było strasznie ciepło. Bez wiaterku, 26 stopni w cieniu. Także trochę nam plecy zjarało. No tak się wszystko prezentuje. Tutaj pachnidełko. Jak maj. To i bzy. Tutaj bez majera. To jest ten miniaturka. Kwiaty ma malutkie. Krzaczek już prawie metr 50.
A tu nam wychodzi amerykańska szkarłatka. Ptaki roznoszą nasiona. Ostatnio jej tutaj nie było. A zobaczcie, ile tutaj jej wychodzi. Tak, kiełkuje szkarłatka amerykańska. Ma takie dwa liścienie. A listki właściwe już właśnie wychodzą, podobne do mamusi. Ptaszki roznoszą. To jest ziemniaczka sercolistna. Muszę ją stąd zabrać. Powyłaziła mi wszędzie. Już dostaje wąsy. Ona zimuje w gruncie, pnie się do góry i kwitnie na żółto. Tu są te z mniejszych host. Też pięknie się rozgałęziły. Wczoraj zbierałam na filmie, wczorajszym było widać, jak grzywacz zbiera sobie gałązki, też mu zbierałam, dawałam mu, ale kiwał głową, że nie chce, bo nieodpowiednie. Tutaj przekwit nam już stopowiec. Już zawiązuje nam nasionka. Będą takie czerwone kuleczki wisiały. Tutaj floksik kanadyjski nam się bardzo ładnie rozkwitł. I to są tegoroczne przyrosty, także na drugi rok już będzie wszystko tu zarośnięte. I pcha mi się na trawnik, muszę go poprzekładać, żeby go nie kosić. Na liliowce jeszcze czekamy, choć majowe już zaczynają wysuwać pączki do góry, te żółte, wczesne. Tutaj mamy połączenie piwoni. Orliczka nie siałam, sam się wysiał. I serduszka. Wspaniałe. A za nimi rozwijają się azalie. Tam moja Honda stoi. Przy gunerci. Magnolia jeszcze coś tam kwitnie. I niebieskie szyszeczki nabierają kolorów. Bardzo ładnie ma w tym roku iglaków. Jeżeli chcecie, żeby one wydały nasiona, nie nawozimy. Nasiona to znaczy, że drzewo się broni, coś jej nie odpowiada i chce się rozmnożyć. Tutaj do góry nam się pcha wiązówka wariegata. Prymulcie przekwitły. O, jednego nie wyrwałam. Tu zapodział nam się śniedek. I czekamy na lilijki. Lilie też już wysokie. Tu mamy kolejnego iryska. Widzę, czosnek się na niego wyłożył i go nam zakrywa. Tych śniadków też mi się namnożyło, muszę przesadzać na wał. I tutaj też czekamy jeszcze na rozwar. Pewnie już wychodzi, także muszę pozwijać listki od krokusów. Tutaj makrochiza. Zaczyna nam się wybudzać. Czerwone tulipaniki. Też i fejon już zaczyna nam przekwitać. Tu trawsko, widzę, się wdało. A tutaj moje goździki, które mówiłam, że ścinam. Zobaczcie, jak pięknie odbijają. A tutaj wybudza nam się rutewka dwuskrzydłowa. Ta wysoka chmurka. Też już ładnie nam odbiła. I również się powysiewała sama w gruncie. I kolejne tulipany w paseczki. Bardzo ładnie wyglądają, jak są zamknięte, takie jak roślina, która pożera. Takie ząbki utworzyła. Tutaj no ustaw się ostrość. Psi ząb nam przekwit. Tulipanik jakiś się pokazał. Z tyłu tam będą liliowce i lilia z nasionka. I kolejny irysek Pumila.
Piękny ma kolorek. Ładnie się rozrósł, ale tutaj nie ma kwiatów. Zaraz zobaczymy, czy wychodzi rozwar. Jak wychodzi rozwar, to będzie trzeba... Tu jeszcze nie widać. Tylko mrowiska wszędzie. Bo jeżeli wychodzi, to trzeba podsuwać właśnie te liście. Tutaj też orliczek nam się zasiał. I zerkajcie, już róbcie opryski nam tą ćmę bukszpanową. U koleżanki już cały bukszpan w gąsienicach. Mój jest obserwowany, moje serduszko. I trzeba jemu nadać kształt, bo już cieplutko to ruszyło. Teraz już można ciąć. Także tniemy bukszpany. Pod nim też irysek zakwit. Dobra, ja się biorę za... No jeszcze z kosiarki mi zostało. Biorę się za plewienie. A Wam życzę miłego dnia. Słoneczka i deszczu. By zgradobić. A to mój bas, jak już taki fajny. Cześć.